Sprawdzian zwany kompetencyjnym ma kontrolować nie tylko wiedzę ucznia, ale i jego umiejętności. Ma ocenić, w jakim stopniu opanował on czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji i wykorzystywanie wiedzy w praktyce. W teście rozwiązywanym przez szóstoklasistów było 26 zadań. Ze wstępnej informacji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że jeśli chodzi o czytanie, średni wynik szóstoklasistów w tym roku wyniósł około 7 na 10 możliwych punktów. Pisanie to 6,3 na 10 punktów. Rozumowanie 4 na 8 punktów. Korzystanie z informacji 2,4 na 4 możliwe punkty. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce 3,75 na 8 punktów. Do tegorocznego sprawdzianu 4 kwietnia przystąpiło blisko 360 tysięcy szóstoklasistów w całej Polsce. Uczestnictwo w sprawdzianie jest jednym z warunków ukończenia szkoły podstawowej.